Took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's wanna live a lie. Dzisiaj kolejny dzień przejazdów na Uberze. Tym razem 421 koni w najnowszym Mercedesie A45 S AMG. Zobaczymy reakcję pasażerów na aplikacji na ten samochód. Oglądajcie. Dzień dobry. Z przodu jest więcej miejsca. Zapraszam z przodu. Z przodu jest więcej miejsca. Jak to fajnie. Podoba się pani? No. Żeby się nie wylało, oj, żeby się nie wylało. Proszę być spokojnym, rozumiem, szanuję, rozumiem, że pan dba o auto. Tak, jeszcze mam bańki w ręce. Co ma pan? Ale też mam nadzieję, że... Możemy popuszczać, otworzymy sobie szybę. Chyba na trąbie na nas nie, jeszcze nie. Chyba jest tak całkiem okej, generalnie. Spieszy się pani? Nie bardzo, ale możemy jechać też szybko na przykład. No jak pani chce, to możemy. Nie musimy. Tylko jest... pasy ma pani. No pewnie. Zrobiłam, ostatnio jechałam, znaczy ostatnio, jakiś czas temu. Jak się nazywają te samochody, które są elektryczne bardzo mocno? BMW i3? Nie, i Tesla. Trójki, Teslą. I ona właśnie miała taki pokładowy monitor w taki ogóle. Wielki, tak. No. I klamki, chciałam wsiąść i nie mogłam. Nie wiedziała pani jak. Bo nie było klamki jeszcze. I ona dopiero wyjechała i dopiero się dostało. Więc... Ale ma pani fajne okulary. Serce na miejscu, nerka, wątroba. Tak, 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 w sensie nie. Po prostu śmieszne jest to uczucie, jak auto wbija w fotel. Tak, Mercedesem jeździłam, nie takim. Uh-huh. Na pewno był wolniejszy od tego, z tego co tu widziałam. O, właśnie tak, był wolniejszy. O wiele. A teraz popsułam. No trochę się dziwiłam, że podjeżdża nagle Mercedes, a ja mówię, dobra. Chce pani wolno czy szybko? No może być szybko, w sumie się śpieszę. Na pewno? Tak. O matko. Tutaj mamy dość nietypowy samochód. Usługi pogrzebowe. Jejku, jakie grobowe twarze tych kierowców. A jakie mają być? Zawodowa twarz. Ale oni nie mogą się uśmiechać. Wie pani co? Muszę zrobić kiedyś taką akcję karawanem na Uberze, czy na Bolcie. O tak, to by ludzie nie wsiedli. Coś strzela z tyłu, coś jest nie tak. A nie, to wydech. Uczucie, jak wciska w fotel jest... No niesamowite, w sensie czuć, że jest szybki. Ja jest szybki, no może jeszcze będzie okazja, żebym się pokazał. Nie, no naprawdę przyjemne auto, bardzo jest takie jak w grze komputerowej. Miała kurs z tego BMW-a, tylko muszę spakować dziadka, więc potrwa to jakieś pół godziny do Konstancina. Wow! No. To dużo. Pół godziny. No, i dziadek będzie jechał, czy pani z dziadkiem? Znaczy ja z dziadkiem, no. Hmm. Do sanatorium. O, jakie tu niskie się. Jeszcze pas panu pomogę zapiąć.
Do sanatorium słyszałem, że pan jedzie. Tak. Cieszy się pan, czy nie za bardzo? Nie, za rok będę miał 90 lat. O, to piękny wiek. No właśnie się tak zdziwiłam, że to stoi przed bokiem i że to na pewno to nie to. A jednak, dzisiaj dzień promocji taki zrobiłem. Jak masz czas, to ja chętnie to wrócę do domu, także. Jaki ma silnik? No, dwulitrowy, nawet nie cały. Okej. Okay. To nie jest, nie urywa. Jezu, ale czad! Wow. To mi zrobiło takie przeciążenie, ale super, odcięło mi mózg przez moment. Jezu, myślałam, że się pożegam. Niesamowite, naprawdę. Poszło mi tak od dołu tutaj, z tyłu mi zablokowało czaszkę. Fajna rzecz. Pan jeszcze jeździ samochodem jako kierowca? Nie, tak, tak. O, proszę. 60 lat jeżdżę samochodem. Piękny wiek, kurde. Nie boi się pan czasem, że... Dobra. Że, nie, coś tam... ja jeżdżę ostrożnie, tak no, pan. Dobra. Miałem 30, tam nie całą, to kupiłem samochód pierwszy. Jaki to był samochód? Trabant. No to już pan na mieście. Elegancko. Trabant. Później syrenkę miałem. Później... No to jeszcze lepiej. Później malucha. A wiemy, że ja syrenkę sympatycznie wspominam. Prosty samochód. Co się zepsuło, to na podwórkuśmy nareperowali. Syrenka, tak? Tak, sprzęgło wymienialiśmy na podwórku. Tam można było sprzęgło wymienić w ten sposób, że albo skrzynię biegów, albo silnik wyjąć. Trzymamy. I... I to jest procedura startowa, tak zwany launch. Okej, no dobra. Jak się podobało? Wspaniale. Bardzo panu dziękuję. Urywa łeb, co? No naprawdę naładowanie takie po prostu jak wiek, no niesamowite. Bardzo to przyjemne. Ile to wtedy spala w takim czymś? Okej, dziękuję, że pan zainwestował dwa razy. Wziął elektrodę z warsztatu, zdjął, tu gdzie był silnik przyczepiony do tam są otwory po śrubach. Tak. Banki nadal całe? Tak, zestresowałam się troszkę teraz, bo ja, no dobra, znaczy generalnie, okej, już nic, ekstra. Redukcja? Ale tam przyjeżdżali samoloty z Mińska Mazowieckiego na takie ćwiczenia. Zawsze tam było lotnisko, mówimy, no znów będą ćwiczenia. I balot, szykana. A pan Zawada mówi, nie pójdziemy już do innej szkoły, mieliśmy iść po rozpoczęcie roku szkolnego, 1 września. A mówi, wojna dzieciaki, wojna. No mam dużo dzisiaj do robienia, generalnie trzymam bańki. Trzymasz, myśleć. A jeszcze nogą trzymam zupę. A gdzie jest zupa? Na ziemi. O, ona chyba nie pofrunie. No chociaż... nie, bo ją blokuje cały czas. Dobrze, dzięki. Proszę, ja też. Jezu. I ona mówi, słuchaj, tam ten taki jeden to jakiś, trochę więcej się znał. Worek cukru, ma 5 kilo tytoniu, bo dziadek był palaczem. Jezek, gorzej niż teraz. Zapałek, całe takie pudło. Który pan jest rocznik? 30? 31. 90 lat. 100 lat zaraz będzie, ale, ja pierdzielę. Ale jak na pewno pan zapałki. To już cenna rzecz była. Ludzie jak to szybko wymyślą sposoby. Wiesz, idzie mi tak od dołu tu na potylicy czuję takie ciśnienie i potem odcinkę i potem puszczę. Endorfiny prosto z asfaltu. Jezu, na pewno ładnie z zewnątrz stało to wygląda teraz, bo się komponuje ze wszystkiego. Możemy sobie zdjęcie zrobić w tym tunelu takim. Tym. No bo to ładne, nie? Takim zatelonym na 0,5. Ja mam taki obiektyw. A pan ma swój, bo pan ma go. Wychodzimy? Auto. Zrobić zdjęcie? Tak, a nie ukradną panu auta? No dobra, jak ukradną, to będę szukał. Chcemy jeszcze z pasażerką zrobić fotki. Bo fajne miejsce, nie? Fajne, nie? Pierwszy raz robię zdjęcie auta z pasażerem na Uberze. Będzie spoko? Tutaj? To jest fajny kadr. Robimy ostatnią rundkę przyspieszenia, ale tak na 40%. Na spokojnie. Przecież jest za fliko. Jak tam wyliczyło coś pani, to ja pani anuluję to.
Jak to? No, jedzie pani za darmo, bo to jest taka akcja promocyjna ode mnie. Dzięki. Dzięki, wszystkiego dobrego. Na razie. Cześć, hej. Cóż to był za dzień? Byłem wrażeń przede wszystkim dla moich pasażerów. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystkim wam się podobało. Samochód mam z wypożyczalni Drive With It z Trójmiasta. To jest jedyny edition one w Trójmieście, dlatego jeżeli chcecie wypożyczyć samochód, odezwijcie się do nich. Znajdziecie też info u mnie na Instagramie. Tu macie Instagram. Trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to jest głupie, ale niestety ważne w dzisiejszych czasach. Cześć! Do następnego!